Kolejna medytacja jest o naszych słabościach. Jest o odkrywaniu Boga w tych słabościach. Zostajemy zaproszeni do procesu, w którym dokonuje się cud, dokonuje się naszymi rękami, ale jest też w tym obecny Pan Bóg. Fragment do medytacji jest z księgi proroka Ezechiela, rozdział 37, wersety od 1 do 14. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znów do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Medytację rozpocznijcie modlitwą przygotowawczą zaproponowaną przez Ignacego. Sprawdźcie, żeby ta modlitwa skierowała wasze myśli na Boga. Modlitwa mówi, by wasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały boskiego majestatu. Spróbujcie tę modlitwę zaprząc w wasze pragnienie modlitwy. Obrazem do medytacji niech będzie rozległa dolina otoczona górami. Zobacz krajobraz, w którym chcesz chodzić, po którym chcesz spacerować. Zobacz to niebo, które jest nad tobą, może daleki horyzont. Poczuj zaproszenie do tego, by spacerować po tej dolinie. Wyobraź sobie dłoń osoby, która kroczy w tej wędrówce z tobą. Dłoń, której ufasz, która spoczywa na twoim ramieniu. Może to być twój przyjaciel, ktoś bliski. Ważne, byś poczuł się w tym obrazie i w tej wędrówce, że jesteś przez kogoś prowadzony, że nie idziesz sam. Jest z tobą ktoś, kto wie, dokąd zmierzasz. Prośba o owoc medytacji to prośba o odkrycie w sobie Boga, który jest obecny w moich słabościach. Trzy punkty. Punkt pierwszy. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Podróżując doliną, mijasz rozsypane po ziemi kości. Jest ich bardzo dużo. Są to fragmenty twojego serca. Twoja historia, twoje słabości, miejsca dotknięte jakimś rodzajem śmierci, o którym nie chcesz pamiętać. Bóg zna te kości. On wie, że one są. On do tych kości chce przemawiać. Mówi: oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Ale Bóg chce przemawiać w niezwykły sposób. Chce
Chcę przemawiać Twoimi ustami. Zachęca Cię do prorokowania, do tego, byś to Ty mówił do wyschłych kości. Odkryj w sobie to zaproszenie ze strony Boga, aby mówić do swoich słabości. Przemów do nich. Zobacz kości, które wolałbyś zakopać w ziemi i skazać na śmierć. Wypowiedz nad nimi te słowa, do których zaprasza Bóg. Oto ja daję wam ducha po to, abyście się stały żywe. Uczyń to mocą daną ci od Boga, a nie swoimi własnymi siłami. Czy chcesz przemówić mocą Boga do twoich słabości? Punkt drugi. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej. Widzisz, że twoje słowa odnoszą skutek. Powodują szum i trzask. Fragmenty kości zbliżają się do siebie. Widzisz, jak wypowiadane przez ciebie słowa przynoszą efekt. Zmieniają to, co wydawało się utracone na zawsze. Cud dzieje się na twoich oczach. Jednak ta zmiana nie jest taka, jak się spodziewałeś. W pewnym momencie wszystko jakby się zatrzymuje. Widzisz przed sobą ciało, ale bez ducha. Było tak blisko, a cud się nie dokonał. Bóg inspiruje cię do tego, byś prosił o ducha. Bóg mówi, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej do pobitych, aby ożyli. On daje ci moc do kontynuowania tego procesu. Do tego, by cud trwał nadal. W tym prorokowaniu, do którego Pan Bóg zaprasza nieustannie, znajduje się prawda o twoich słabościach. Wypowiadając słowa Boga nad twoimi słabościami, mówisz prawdę o tym, jak jest w rzeczywistości. To, co martwe, słyszy prawdę i tym samym otrzymuje nowe życie. Wypowiedzenie prawdy nad martwym ciałem przynosi tchnienie życia i stawia na nogi. Dodaje sił. Poczuj siły płynące z prawdy i zasilające martwe ciało twoich słabości. Czy pozwolisz trwać temu procesowi? Czy jesteś w stanie go nie przyspieszać? Czy jesteś w stanie nie poganiać Pana Boga? Czy potrafisz zaufać Bogu i wzywać ducha z czterech wiatrów nad twoimi słabościami? Punkt trzeci. Oto otwieram wasze groby. Tchnienie życia w martwe ciało to jeszcze nie koniec. Bóg chce wydobyć z grobów to, co zostało tam pogrzebane. Chce tym samym ujawnić swoją chwałę. Dać się poznać jako Bóg. Wydobyte ciała zmartwychwstają, zyskują nowe życie, zasilone nową jakością, Duchem Świętym. Obietnica Boga. Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli. To pragnienie Boga jest skierowane do grobów twoich iluzji. Zakopane są w nich fragmenty twojego prawdziwego życia. Bóg chce uwolnić to prawdziwe oblicze ciebie, które jest kontrolowane przez więzienie grobów, w którym się znajduje. Dostrzeż, że w tym momencie już praktycznie nie ma twojej kontroli. To nie jest twoja wola, by wyjść z tych grobów. Może być nawet tak, że część ciebie wolałaby tam zostać, bo odczuwa lęk. W tym momencie jest już wyraźna inicjatywa Pana Boga, by prowadzić cię do życia. Jest też to wielkie pragnienie, które jest w tobie, uczestnicząc w rekolekcjach, by to wszystko dokonało się przez Boga, w Bogu i dla Boga. Czy chcesz życia pozbawionego iluzji? Czy chcesz życia zanurzonego w rzeczywistości, zanurzonego w prawdzie, wykopanego z kłamstw
i mistyfikacji. Poproś Boga, by wydobył cię z twoich grobów. Poproś o zdolność do przyjmowania tego procesu. Na koniec, w modlitwie końcowej, porozmawiaj z Bogiem, który prowadzi cię przez całą modlitwę. Jego ręka spoczywa na tobie. To jest ręka tego, którego wyobrażaliśmy sobie w obrazie na początku. Ręka tego, któremu ufamy, który wie, dokąd zmierzamy. Powiedz mu o tym, czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy. Na koniec odmów modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi.